przez które ćwiartki układów współrzędnych przechodzi prosta o równaniu y równa się minus 2 piąte x plus 7. Zacznijmy od naszkicowania prostej o równaniu y równa się minus 2 piąte x. Wiemy, że taka prosta przechodzi przez początek układów współrzędnych i teraz musimy się zastanowić, czy będzie to prosta rosnąca, czy malejąca. Patrzymy na współczynnik kierunkowy a. Nasze a tu wynosi minus 2 piąte. Czyli jest to liczba mniejsza od zera, czyli nasza funkcja będzie malejąca. Stąd wnioskujemy, że czerwona nasza funkcja, nasza prosta, ma maleć, a jednocześnie ma przechodzi przez początek układu współrzędnych. Naszkicujmy jakąś dowolną, taką prostą. Różnica między tymi prostymi polega na tym, że tutaj mamy jeszcze współczynnik b wynoszący 7, co oznacza, że naszą czerwoną prostą musimy o 7 jednostek przesunąć w górę. Tu przenieśmy ją. Ten punkt 0, 0 przenosimy o 7 jednostek do góry. Będą to proste równoległe. Teraz możemy już określić, w których ćwiartkach układów współrzędnych znajduje się nasza prosta. Ćwiartki układów współrzędnych numerujemy przeciwnie do ruchu wskazówek zegara w kierunku od dodatniej części osi OX. Czyli tu mamy pierwszą ćwiartkę, drugą, trzecią i czwartą. Wykres naszej funkcji, czyli tej czarnej prostej, mieści się w pierwszej, drugiej i czwartej ćwiartce układów współrzędnych.